Cześć, witam wszystkich. Mówi do Was Piotr Kieszkowski z telewizji akwarystycznej Definite Aquascape TV i zapraszam na drugą część relacji z 11 targów Zoobotanika, które odbyły się we Wrocławiu w dniach 14-16 września 2012. W tej części relacji pokażę Wam kolejne akwaria wystawy akwarystycznej przygotowanej przez stowarzyszenia i fora akwarystyczne. To jest alejka, od której zacząłem poprzedni odcinek relacji, a w tym odcinku zobaczymy następne stoiska znajdujące się właśnie w tej alejce. Zaczynamy od stoiska Łódzkiego Stowarzyszenia Akwarystów i Terrarystów. Stowarzyszenie pokazało dwa akwaria. Pierwszy, mniejszy zbiornik, znajdował się bezpośrednio na stoisku. Teraz go właśnie widzicie. Akwarium utrzymane w konwencji biotopowej, czyli korzenie, trochę liści na dnie. Znajdowały się tutaj dwa gatunki wężogłowów. Hanna species Assam i Hanna gahua. Ten osobnik, który mi teraz tak ładnie pozuje, to Hanna species Assam. Zobaczcie, jak on za moment będzie fajnie kręcił głową. O, właśnie, teraz widać. Kręci głową, żeby mi się bliżej przyjrzeć. Niewątpliwie jest w tych rybach coś niesamowitego, trzeba to przyznać. To był zbiornik z wężogłowami, a teraz drugie akwarium urządzone przez Łódzkie Stowarzyszenie Akwarystów i Terrarystów. Ponownie aranżacja biotopowa z rybami idealnie wtapiającymi się w takie właśnie otoczenie. To jest buszowiec ostropyski, Ctenopoma acutirostre. Bardzo fajne, plamiste ubarwienie, takie maskujące. Dlatego inna nazwa tej ryby to buszowiec lamparci z powodu tych plamek na ciele. A tutaj drugi gatunek, też świetnie się maskujący, to jest liścień afrykański Polycentropsis abreviata. Oba gatunki, jak łatwo się domyślić, są drapieżne i polują z zasadzki. A tutaj widać, że liścień potrafi świetnie pływać nawet tylko przy użyciu płetw piersiowych. W ogóle nie porusza ogonem. Potrafi tak pływać i do przodu, i też, jak widać, do tyłu. Też mu to znakomicie wychodzi. Dzięki temu może się niepostrzeżenie zbliżyć do ofiary, udając dryfujący w wodzie liść. A teraz już następne stoisko. Stoisko Forum Akwarystycznego Zagłębia Miedziowego. Tutaj znajdował się bardzo fajny zbiornik naśladujący nasze krajowe wody z krajowymi roślinami, z krajowymi rybami. Co ciekawe, w zbiorniku zadbano także o część nadwodną. Właśnie teraz to widać. Mamy tutaj rośliny wynurzone, po lewej stronie strzałka wodna, po prawej stronie trochę jakiś trzcin. Mamy też trochę różnych roślin pływających. Naprawdę bardzo fajny pomysł, bardzo efektownie wyglądający. Całe to akwarium od razu mi przypomniało mój pierwszy film o starorzeczach Narwi, bo to jest dokładnie właśnie taki sam klimacik. Te duże sałatowate liście to jest chyba grążel, a pod nim się chowają różne nasze krajowe ryby. To jest stadko młodych krąpi. A teraz za moment, właśnie teraz, ta ryba, która wpłynęła od góry z takim zielonkawym połyskiem, to była ukleja. A tutaj z prawej strony wpływa nam teraz w obraz bardzo ładny karaś. W akwarium był też jeden młody sum, który od czasu do czasu postanawiał trochę popływać, ale po chwili z powrotem się chował i zamierał w bezruchu. Bardzo fajny zbiornik, wystawiony pod hasłem cudze chwalicie, swojego nie znacie. I to jest prawda, bo krajowe akwaria też są atrakcyjne, a często są zupełnie niedoceniane. A teraz drugie akwarium pokazane przez Forum Akwarystyczne Zagłębia Miedziowego. To też był zbiornik biotopowy, ale tym razem już tropikalny, czyli klasyczna czarna woda Ameryki Południowej. Spodobała mi się ta aranżacja z powodu, można powiedzieć, takiej optycznej lekkości. No bo zobaczcie, te wszystkie gałęzie, to wszystko jest bardzo, bardzo cienkie, mocno rozgałęzione. Nie przytłacza w ogóle ta aranżacja tego zbiornika, a wręcz przeciwnie, tworzy bardzo fajne wypełnienie, między którym mogą sobie swobodnie pływać te wszystkie neony czerwone. Oprócz neonów były tutaj, teraz widać, były tutaj moje ulubione zwinniki jarzeńce. Trochę ostatnio mam wrażenie, ten gatunek jest zapomniany w akwarystyce,
A świetnie się te jarzeńce prezentowały w takim właśnie brązowawo-czarnowodnym otoczeniu. No dobrze, to było drugie akwarium zagłębia miedziowego, a teraz przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej na stoisko Dolnośląskiego Forum Akwarystycznego. Tutaj z kolei ciekawostką była ta roślina z dużymi zielonymi liśćmi stojąca za akwarium. Ale najpierw jeszcze pozdrowienia od ekipy z DFA. Ta duża roślina stojąca za akwarium to jest, słuchajcie, ketapang. Ketapang, czyli migdałecznik morski, czyli dokładnie ta sama roślina, której wysuszone liście używa się na przykład dla krewetek. Ten spory krzaczek, który teraz widzicie, został wyhodowany z nasion. Trochę czasu to zajmuje, ale efekty, jak widać, są naprawdę imponujące. No i można mieć własne domowe źródło liści ketapangu. Natomiast w akwarium było kilka całkiem sporych, ale trudnych do zauważenia sumów oraz kilka dużych pielęgnic. Tutaj widzimy pielęgnicę pawieokie i jedną pielęgnicę urophthalmus. Oprócz ketapangu i dużych pielęgnic, DFA pokazało jeszcze drugi zbiornik, to jest właśnie to akwarium. Bardzo dużo tutaj było anubiasa, a w zbiorniku pływały rzadko spotykane ryby z Afryki. Tutaj mamy barwniaki, Benitochromis nigro dorsalis, natomiast tam w tle te takie drobne, jaśniejsze rybki to są karpieńcowate z rodzaju Procatopus. A tutaj jest jeszcze jedna bardzo ciekawa ryba. Pewnie się zdziwicie, bo na pierwszy rzut oka to każdy powie, że to jest babka Stifodon, więc co w niej takiego ciekawego? No ale właśnie o to chodzi, że to nie jest wcale babka Stifodon. Pierwszy zwrócił mi na to uwagę Piotrek Koba. Zobaczcie, ta ryba ma pojedynczą długą płetwę grzbietową, a nie dwie krótkie płetwy, tak jak babki. No bo się właśnie okazuje, że to nie jest żadna babka, tylko taka bardzo nietypowa babkopodobna pielęgnica z rodzaju gobicichla, która swoim wyglądem potrafi nabrać chyba niemal każdego akwarystę. No dobrze, to był biotop afrykański, przygotowany przez Dolnośląskie Forum Akwarystyczne. A teraz przechodzimy już na ostatnie stoisko w tej części relacji, czyli na stoisko Lubuskiego Forum Akwarystycznego. LFA przygotowało dwa akwaria, ten zbiornik, który widzicie teraz, znajdował się bezpośrednio na stoisku. Były tutaj duże wężogłowy Hanna Melasoma, które byłyby świetnymi zawodnikami w konkurencji Kto pierwszy mrugnie. Zobaczcie, teraz specjalnie pokażę trochę dłuższy kawałek filmu, bez żadnych cięć, po to, żeby pokazać ten niemal idealny bezruch, w jakim te ryby potrafią siedzieć. Zwróćcie uwagę, że w zasadzie jedyną ruszającą się częścią ciała tej ryby są jej pokrywy skrzelowe. Popatrzcie tam pod ten korzeń, przy płetwie piersiowej, jak się dokładniej przyjrzycie, to zobaczycie, że pokrywa skrzelowa minimalnie się porusza, natomiast otwierania pyska, żeby zassać wodę, w zasadzie w ogóle nie widać. Ta ryba robi to mocno tak jakoś po tajniacku, tak jakoś półgębkiem. To jest oczywiście wszystko zachowanie pomagające w czatowaniu na ofiarę. Dobra, to tyle o wężogłowach, a teraz drugie akwarium urządzone przez Lubuskie Forum Akwarystyczne. Ten zbiornik jest w zasadzie kompletnym przeciwieństwem tego poprzedniego, bo jest tu po pierwsze zielono, a po drugie cały czas się coś dzieje. Pływała tutaj cała masa brzanek. Były brzanki brokatowe, te jaśniejsze, były brzanki mszyste, te takie ciemnozielone. Były też brzanki Titeja, te intensywnie czerwone, to są samce tego gatunku. No i jak to w akwarium z brzankami, cały czas panował tutaj niezły ruch. Cały czas się te brzanki goniły po wszystkich możliwych zakamarkach akwarium. Tutaj po środku, o właśnie teraz widać, po środku pomiędzy korzeniami upodobał sobie miejsce szczególnie mocno wybarwiony czerwony samiec brzanki Titeja. Taki sympatyczny zbiornik, czerwone kawałki lawy na dnie, dużo korzeni, dużo mikrozorum. No i jeszcze to taka piaszczysta plaża w przedniej części zbiornika. No dobrze, słuchajcie, to tym akwarium kończymy tą część relacji. Zapraszam na następny odcinek, a na razie dziękuję Wam za uwagę. Mówił do Was Piotr Kieszkowski z telewizji akwarystycznej Definite Aquascape TV.